hybrydy antyniebocentryczne biły się filmowo, żeby po prostu ten prosty produkt, czyli prosty dowód niebocentryzmu, czyli załamania światła tego pola magnetycznego, po którym biegnie wiązka światła, cząsteczka światła, ona się odgina do góry, co fiksujemy zwykłym aparatem fotograficznym, kiedy robimy zdjęcie na ten środek obrazu, no, bije do góry. Nie? Właśnie z tym się biły, po prostu chciałem to w jakiś sposób zakwestionować. Ja już to Państwu w jednym filmie tłumaczyłem, ale tutaj tyle powtarzam, że w tym momencie, kiedy ta zasłona zostanie odsunięta, źródło świata się zmienia ze słońca, bo będzie wygaszane, na źródło centralne, czyli pałacu najwyższego. I w tym momencie zmienia się krzywa światła i w ten sposób przy innym, że to źródło nie jest niżej, tylko będzie o wiele wyżej i będzie po prostu wielopunktowe. W tym momencie zmienia się krzywa światła i dlatego będziemy widzieć kontynenty. I to jest cała tajemnica. Dlatego będziemy mogli widzieć kontynenty. W zeszłym roku, pamiętam, nad jeziorem Nyskim właśnie tłumaczyłem, że kobieta miała sen, że była na środku pola i widziała kontynenty. Nie? To znajomi z Facebooka ówczesnego, z zeszłego roku, to mi właśnie opowiedzieli. No chyba ten film też oglądają, założę się. Także tutaj pozdrawiam. A więc, ponieważ to było małżeństwo, a więc oni o tym dobrze wiedzieli, pewnie nadal śledzą te tematy, to dlatego będziemy widzieć kontynent, dlatego to będzie widoczne. A ten, ale to czas, już, a tak. Ten czas się zbliża. Tak, a ten czas jest coraz bliżej. Jest no coraz bliżej. Jak już mówiłem w poprzednim filmie, sytuacja jest dynamiczna. Dzisiaj też do nas postępują pewne informacje, ale proszę Państwa, my mamy być czujni, uważać na hybrydy, bo tak jest. Zamysł tego filmu. Uważać na hybrydy. Po prostu umieć je rozpoznać. Ja robię to na wizy tak. Ja biorę na przykład od razu hybrydę. Do widzenia. A później ewentualnie, jeżeli coś tego, no to patrzę, czy to człowiek. Bo pamiętajmy, że można się tutaj pomylić, nie? W tym całym rozpoznaniu. Ale z reguły po jakimś czasie można to po prostu rozpracować. Patrząc odwrotnie, że jeśli tak jak na przykład ja tak mam, tu Mariusz zawsze mnie właśnie musi troszeczkę ukrócić, że ja zawsze patrzę pozytywnie i do każdego podchodzę jak do człowieka, a później mam takie konsekwencje, że muszę się ping-pongować z hybrydami, z demonami. Z demonami, tak, bo praktycznie już to nie tylko chodzi o hybrydę, bo to jeszcze w hybrydzie siedzi demon, a więc to się zaczynają większe problemy. A tu jest taka rzecz, że tutaj przeze mnie, ponieważ Mariusz jest odporny, to przeze mnie różne maści hybryd próbują się dostać do mnie, a przeze mnie do Mariusza. No i wtedy się pojawiają kłopoty. No, pojawia się, stara się, ale my panujemy nad sytuacją. Oczywiście. Prędzej czy później każda hybryda się wysypuje bardzo szybko. Tak jest. To jest kwestia jakiegoś czasu, bo to oni za długo nie wytrzymają, bo wiedzą, że po prostu to się już nie da. I oni dobrze wiedzą, że się nie da. Dlatego po prostu, no nie ma jakiejś tutaj szkody, ale trzeba po prostu uważać. I to jest taki główny ja proponuję, żeby się przypatrywać, nie wpadajcie w paranoję, bośmy tyle lat żyli z hybrydami i się nic nie działo, bo hybrydy, tak jak mówiliśmy, że maskują się, ale większość w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że nimi są. Oni myślą, że są ludźmi. Więc nie wpadajmy w paranoję i nie patrzmy na każdego człowieka, czy tam na każdą osobę, i bo to idzie zwariować, czy to jest człowiek, czy to hybryda, bo też mnóstwo znajomych właśnie do nas pisze, przysyłają zdjęcia, sprawdźcie mi taką osobę i taką. Nie, a czy ja coś mam przyczepce i tak, tak dalej. Tak, tak, tak. Nie wpadajmy w paranoję, po prostu żyjmy normalnie, ale czasem właśnie ta znajomość, świadomość się przydaje, no bo hybrydy nie mają zwykle dobrych intencji. Także. Tak, one nie mają intencji, natomiast trzeba uważać właśnie na to, ja jeszcze wrócę do początku. Ten podział na ludzi i hybrydy to nie jest nowy, on trwał od wieków i będzie funkcjonował aż do samego końca. O, tak to powiem, nie? A co jeszcze chciałem powiedzieć, bo odnośnie członków rodzin, no widzicie, to jest taki temat rzeka. W zeszłym roku ja miałem dość długą rozmowę telefoniczną z moją znajomą, która
jak ja zacząłem robić filmy o hybrydach, szczególnie ten film, który po prostu pokazałem, i też mówiłem o tam postępowaniu, na blogu coś tam pisałem, co się okazuje, że ona doszła do wniosku, że ona miała swojego pierwszego męża hybrydę. No i z tego małżeństwa wyszło dziecko, które było takie dziwne. Takie dziwne to dziecko było, powiedzmy takie aspołeczne. I po prostu ona właśnie się mnie pytała, czy jest możliwe, że kobieta, czyli człowiek, urodzi hybrydy, jak najbardziej. Jeżeli jest mąż hybryda, jak najbardziej taka może być, ale nie zawsze. Nie zawsze, mówi, że nie zawsze, ale w tym przypadku, kiedy ja rozmawiam z tą znajomą, to ona po prostu, to miała jedno dziecko normalne, a drugie było właśnie hybrydą. Widocznie pakiet kontrolny. Kwestia genów. Kwestia genów była w tym momencie taka decydująca, że poszło w ojca. Ja też znam takie rodziny, gdzie jest ojciec hybrydą, kobieta jest, matka jest człowiekiem. No i jest na przykład dwoje ludzi w rodzinie, a jedno dziecko jest hybrydą. No i już. No i tak to wygląda, więc tyle chcieliśmy chyba Państwu powiedzieć, bo to już wystarczająco dużo. Państwo to zbierzecie do kupy, a ja ze swojej strony postaram się zalinkować wszystko, co się da, żeby Państwa ukontentować. To tyle. Dziękuję bardzo. Do następnego razu. Dziękujemy. Do usłyszenia.